Jest niestety tej dezinformacji coraz więcej, to widać, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Prosiłem, żeby być bardzo wyczulonym na to, nie ulegać dezinformacji. Proszę Państwa, ja chcę bardzo mocno podkreślić, Polska nie zamierza brać udziału w wojnie. Proszę, żeby takich obaw nie było i proszę takich informacji o tym, że my się gdzieś tam szykujemy, bo że chcemy brać udział w wojnie, że ktoś chce wysyłać polskich żołnierzy na wojnę w tej chwili, czy że Polska ma zamiar wysyłać swój sprzęt bojowy Polski na wojnę. Proszę takich informacji nie słuchać. Polscy żołnierze absolutnie na wojnę się nie udają i wierzę w to głęboko, że nie będą musieli walczyć. Oczywiście, jeżeli trzeba będzie bronić naszego kraju, to będziemy bronić naszego kraju. Natomiast nic również nie wskazuje na to, żebyśmy mieli zostać zaatakowani. Chcę to podkreślić bardzo mocno. Jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych i cały Sojusz Północnoatlantycki za każdym razem twardo ponawia gwarancję z artykułu 5. Gdyby którekolwiek państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało zaatakowane, oznacza to de facto wojnę światową. Więc nie ma właściwie takiego prawdopodobieństwa, żeby taka sytuacja mogła nastąpić. Tutaj wszystkich uspokajam.